Jeżeli mamy otyłego psa, który ma problem z poruszaniem się, bo te dwie rzeczy się wiążą, tak? Jeżeli pies jest otyły, to niechętnie się zaczyna poruszać. Jeżeli chcemy zachęcić takiego psa do wysiłku, w pierwszej kolejności oczywiście ustawiamy go na diecie i zabieramy go na spacery. I teraz bardzo jest istotne, żeby nie zwiększać wysiłku. Początkowo tylko wydłużamy czas spaceru, a w miarę jak pies nabiera kondycji, no to wtedy wprowadzamy bardziej intensywny wysiłek. Bardzo też jest istotne, żeby układ spaceru był podobny jak układ treningu u ludzi, czyli musi być rozgrzewka. Najpierw z 15 minut powinniśmy spokojnie pochodzić z psem, żeby on załatwił potrzeby fizjologiczne, żeby się rozruszał. Potem troszkę zwiększamy tempo marszu. W środkowej części spaceru może być bardziej intensywny wysiłek, czyli na przykład gonienie piłki. I ostatnie 10 minut spaceru też musi być wyciszający, czyli pies ma chodzić sobie spokojnie, zajmować się swoimi sprawami. Odchudzanie kota jest bardzo trudne, dlatego że kota nie można głodzić i zawsze trzeba to robić pod nadzorem lekarza weterynarii. Dobiera się, koty naturalnie jedzą około 6-8 razy dziennie, więc nie wolno w ramach odchudzania karmić kota na przykład 2 lub 3 razy dziennie. Kot musi jeść często bardzo małe porcje i to jest podstawa. Każdego kota karmimy w ten sposób, że je często małe porcje. Natomiast trzeba dobrać karmę tak, żeby ona była mało kaloryczna, tak? Ale musi być wysoki poziom białka. Także tutaj zawsze odchudzamy kota pod kierunkiem lekarza weterynarii. Kot jest zwierzęciem drapieżnym i zabawy kotów wyglądają zupełnie inaczej niż zabawy psów. Przede wszystkim musi być pełna sekwencja polowania. Pełna sekwencja polowania polega na tym, że kot się czai, goni, łapie, zabija i zjada. I chodzi o to, żeby w zabawie była zachowana pełna sekwencja. Przykładowo, jeśli bawimy się z kotem laserem, tak? Bardzo niedobrze jest, jeżeli kot goni światełko i nic z tego nie ma, tak? Nie jest w stanie go złapać. Jest to frustrujące dla kota. Taki kot jest pobudzony i na przykład zaczyna polować potem na drugiego kota albo na nogi domowników. Chodzi o to, żeby kot miał sukces, czyli zawsze musi coś złapać i najlepiej po zabawie coś zjeść. Czyli jeżeli bawimy się światłem lasera, to na koniec najeżdżamy na przykład na kawałek mięsa.